Cieszy fakt, że drużyna wyciągnęła wnioski z ostatniego sparingu z Raglisem Kowno. To, co omawialiśmy, to, co przepracowaliśmy na treningach, było widać i naprawdę kilka dobrych sytuacji. Oczywiście są jeszcze jakieś tam minusy, mankamenty, nad którymi będziemy pracować i będziemy tutaj chcieli wyeliminować je podczas pracy na zgrupowaniu w Mariupolu.